Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Gospodarstwo Rolne a Agroturystyka. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej zgodnie z zasadami Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej gospodarstwo gościnne polega na spełnieniu wymagań określonych dla poszczególnych kategorii przedstawionych w tabeli kategoryzacyjnej. Wymagania dotyczące ogólnych kwatery, infrastruktury technicznej, usług i infrastruktury mającej wpływ na komfort pobytu gości. Wymagania szczegółowe określono dla pokoi gościnnych, samodzielnych jednostek mieszkalnych oraz węzłów higieniczno-sanitarnych. Wymagania ogólne, jakie musi spełniać wiejska baza noclegowa, niezależnie od kategorii, to Spełnienie wymagań ogólnego bezpieczeństwa, zapewnienie gościom warunków do bezpiecznego wypoczynku, np. schody, poręcze, zabezpieczenia antypoślizgowe i tym podobne. Ogólna instrukcja przeciwpożarowa w widocznym miejscu. Dane kontaktowe do gospodarza umieszczone w widocznym miejscu. Brak negatywnego oddziaływania lub dokuczliwości otoczenia. W pobliżu kwatery nie mogą znajdować się obiekty, które uciążliwym hałasem, wytwarzanym zapachem lub widokiem zakłócają pobyt w kwaterze. Bazy noclegowe z kategorią 2 i 3 słoneczka muszą dodatkowo posiadać apteczkę i ulotkę informacyjną na temat usług zdrowotnych w okolicy. Kwatery o kategorii 3 słoneczka muszą dodatkowo spełniać następujące wymagania. Ubezpieczenie OC od działalności turystycznej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę ubezpieczeniową w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim, zarówno w mieniu, jak i na osobie, w związku z prowadzeniem działalności turystycznej lub posiadaniem mienia. Regulamin pobytu w kwaterze. Widoczny cennik usług oferowanych w kwaterze podstawowych i dodatkowych. Aby obiekt mógł otrzymać rekomendację, wypoczynek u rolnika musi spełniać dodatkowe wymagania, takie jak siedlisko zagospodarowane tradycyjnie, dom, budynki gospodarskie, podwórze, ogród przydomowy otaczające kwaterę tereny wiejskie. Otoczenie kwatery to zabudowania gospodarskie pola, łąki, lasy, sceneria krajobraz, przestrzeń. Prowadzona produkcja rolna, roślinna i lub hodowlana, ogrodnicza, sadownicza, rybacka. Zwierzęta stanowiące atrakcję turystyczną gospodarstwa. Trzy gatunki. Ogród warzywny. Posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskich. Możliwość degustacji regionalnych potraw serwowanych w kwaterze dla gości. Elementy dekoracyjne w obiekcie oraz poszczególnych pokojach związane z kultywowaniem rodzimych tradycji, kultury, etnografii. Rozwiązania ekologiczne w gospodarstwie, np. segregacja śmieci, kompostowanie, własna oczyszczalnia ścieków, odnawialne źródła energii. Liczba miejsc w kwaterze do 30. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.